Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Jastrzębiu-Zdroju zrzesza kilkanaście podmiotów gospodarczych, które korzystają z całego pakietu ulg i zwolnień, między innymi podatkowych. Niedawno powstała tam nowa inwestycja. Na polu Bziu pojawił się nowy, stary inwestor. Firma L++, która rozszerza swoją działalność produkcyjną z przeznaczeniem w tym razie dla przemysłu stoczniowego, na statki, różnego rodzaju elementy plastikowe do poręczy, właściwie na łódki, różnego rodzaju elementy wyposażenia. To jednak nie koniec rozwoju strefy w mieście. Mamy również następne wnioski, dwa wnioski, które potencjalni inwestorzy chcieliby na tych strefach rozpocząć swoją działalność. Jeden wniosek to jest francuskiej firmy, a drugi jest firmy polskiej. Trwają negocjacje w podstrefie katowicko-jastrzębsko-żorskiej. Ale prawdziwy boom inwestycyjny strefa przeżywać będzie, jeśli na szczeblu rządowym zapadnie decyzja o jej powiększeniu. Na stole ministra gospodarki leży wniosek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o rozszerzeniu. To jest największe rozszerzenie strefy i prawdopodobnie ostatnie, bo już więcej takiego rozszerzenia nie będzie. W Jastrzębiu powstanie dodatkowo około 60 hektarów, które chcemy przeznaczyć na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, oczywiście objętej wszystkimi ulgami i zwolnieniami, które daje strefa. Powiększenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie mieć spore znaczenie również dla Jastrzębia-Zdroju i rodzimych przedsiębiorców, którzy obecnie mają nieco ograniczone możliwości do tworzenia nowych miejsc pracy. Strefa aktywności gospodarczej na Moszynicy jest niestety w likwidacji. To jest niezbyt dobra informacja dla wszystkich osób, które chciały rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Inkubator przedsiębiorczości również jest w likwidacji, więc mamy nadzieję, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zapełni te dwie takie luki, które powstały po likwidacji, czy w chwili obecnej likwidują się tych spółek. To wiadukt kolejowy nad ulicą Czyża w dzielnicy Jastrzębia-Zdroju-Ruptawie, a właściwie to, co zostało z tego wiaduktu. Wiadukt nad ulicą Czyża w Ruptawie nie spełniał żadnych wymogów technicznych, zagrażał również bezpieczeństwu, dlatego zmuszeni byliśmy za zaleceniem straży rozebrać. Do końca listopada ma być teren uporządkowany. Uporządkowany do tego stopnia, by można było tam przygotować teren pod nową inwestycję, trasę nazwaną rowerem po stalowym szlaku. Czekamy w chwili obecnej na dysponowanie gruntem od PKP. Jeżeli dostaniemy ten dokument, składamy wniosek o pozwolenie na budowę, czyli generalnie pod względem formalno-prawnym bylibyśmy już przygotowani do realizacji tej inwestycji. Jest to duża inwestycja. Wspólnie z naszymi kolegami z Czech realizujemy projekt transgraniczny. Bowiem ścieżka będzie łączyć dwa największe miasta w przygranicznej okolicy, czeską Karwinę i Jastrzębie-Zdrój. Rewitalizujemy nieczynne szlaki kolejowe, które łączą Zebrzydowice i Jastrzębie-Godów. Oraz wchodzimy do Czech, czyli wchodzimy do Karwiny oraz do Petrowic. Zamykamy się pętlą i w sumie powstanie bardzo ładna trasa o długości około 25 km, obejmująca dwa przygraniczne największe miasta w tym regionie. W sumie w projekt zaangażowanych będzie 5 gmin. Piotrowice, Godów i Zebrzydowice podzielą się na ten cel kwotą około 20 milionów złotych. Jastrzębie-Zdrój z Karwiną mieliby również do podziału 5 milionów euro, czyli po 2,5 miliona na miasto. Część Karwiny to jest około 1,5 do 2 milionów, czyli Jastrzębie miałoby 3 miliony euro do wykorzystania i to już jest naprawdę taki pieniądz, który bylibyśmy w stanie w 100% wykorzystać i naprawdę zrobić z tego terenu naprawdę ścieżkę z prawdziwego zdarzenia. Cała trasa według założeń powinna zostać ukończona w 2018 roku. Czujne oko kamery monitoringu zarejestruje wszystko w Jastrzębiu-Zdroju. System monitoringu działa już od kilku ładnych lat, jednak wkrótce zostanie znacznie rozbudowany. Rozbudowa monitoringu była poruszana też przez mieszkańców. Monitoring to przede wszystkim takie poczucie bezpieczeństwa ze strony mieszkańców i szybciej straż może zareagować na pewne incydenty, które się pojawiają. W tej chwili modernizujemy ten system monitoringu wizyjnego. Powstaje 17 nowych lokalizacji. Będzie to na ulicy Piłsudskiej.
Śląskiego, m.in. Mazowieckiej, Harcerskiej i 1 Maja. Wszystko dzięki sieci szerokopasmowego dostępu do internetu. To właśnie ta modernizacja umożliwiła rozbudowę sieci monitoringu. Kamery mają pojawić się również na terenie osiedli zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, co pozwoli stworzyć kompleksowy system obserwacji. Myślę, że pomysł jest bardzo dobry. Takie prośby były również ze strony mieszkańców, aby ten system był spójny. Pomysł jest o tyle trudny do zrealizowania, że mamy też sieć światłowodową, która pozwala nam na realizację tego pomysłu, ale jednocześnie potrzebujemy dalszej rozbudowy, więc koszty myślę, że będą jeszcze większe, ale to jest na pewno zadanie przyszłościowe i będziemy o tym myśleć. Obecnie koszt rozbudowy monitoringu szacuje się na 1 200 000 zł. Od kilku tygodni poruszanie się samochodem w okolicach Ronda Dolnego w Jastrzębiu-Zdroju do przyjemności raczej nie należy. Wszystko za sprawą utrudnień związanych z remontami ulicy Wodzisławskiej i Pszczyńskiej. Ulica Wodzisławska przy Rondzie Dolnym została już wyremontowana, oddana do użytku. W tej chwili rozpoczęły się prace na ulicy Pszczyńskiej. Od Ronda Dolnego na odcinku będzie remontowany chodnik i jezdnia. Ukończenie prac planowane jest na koniec listopada. Koszt remontu ulicy Pszczyńskiej to blisko 150 tysięcy złotych. To na razie place budowy, ale wkrótce tu, czyli przy budynku szkoły podstawowej nr 16 na ulicy Komuny Paryskiej oraz tu przy osiedlu Bogoczowiec powstaną nowe boiska. Boiska przy szkole podstawowej nr 16 i przy Bogoczowcu to są boiska wielofunkcyjne, które mają służyć dzieciom i młodzieży szkolnej, ale nie tylko, również te, które w pobliżu zamieszkują. Cała inwestycja sfinansowana jest częściowo ze środków budżetu miasta, ale również dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oba nowe obiekty sportowe będą oczywiście przystosowane do uprawiania wielu dyscyplin. Boisko przy szkole podstawowej nr 16 będzie oddane do użytku w 2016 roku. Jest to boisko przeznaczone do koszykówki, siatkówki i również skoków dal. Także wielofunkcyjne, takie, które będzie służyło również młodzieży do zajęć wychowania fizycznego. Boisko na Bogoczowcu to jest boisko przeznaczone do gry w piłkę nożną. Obok będzie również wykonana siłownia, mini siłownia na świeżym powietrzu. Koszt budowy obu boisk to w sumie blisko 2 300 000 zł.